Dzisiaj przeprowadziliśmy etap międzyszkolny Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego. No cel przede wszystkim edukacyjny, tak? Aby młodzi ludzie, bo to jest szkoła już średnia, mając taką wiedzę, wiedzieli, jak można się zachować w różnych trudnych, kryzysowych sytuacjach. Miejmy nadzieję, że jak najmniej, czy jak najrzadziej będą one nas dotykać, ale jednak ta wiedza i w życiu takim codziennym się przydaje często, tak? Jak komuś pomóc, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, tak? Jak się zachować w sytuacji jakiegoś ataku, tak? Czy no, różne są sytuacje, czy wypadki i oni pozyskując tą wiedzę mogą się nią dzielić albo ewentualnie jej używać, jeśli zajdzie rzeczywiście taka potrzeba. Jak się tutaj żeście znalazły? To były jakieś eliminacje? Tak, przeszliśmy pierwszy etap w szkole. Ten pierwszy etap przeprowadził nasz pan Henryk Hornatkiewicz. Było nas chyba około 10 osób, no i udało nam się przejść pierwszy etap. Poziom wiedzy oceniam bardzo wysoko. Test nie był łatwy, więc wymagał naprawdę wszechstronnej wiedzy, no i też umiejętności praktycznych, ponieważ wiele pytań dotyczyło zasad zachowania się w sytuacjach nagłych, wypadków różnych, które no, mogą nas spotkać w życiu codziennym. Jak oceniacie dzisiejsze pytania? Trudne były? Z zakresu pierwszej pomocy uważam, że były dość takie proste. Ale z wiedzy typowo wojskowej były trudniejsze. I które miejsce żeście zajęły? Trzecie miejsce. No nie ukrywam, że było dość ciężko. Nie spodziewaliśmy się nawet takich pytań, ale jakoś staraliśmy się z całą wiedzę zdobytą i jakoś poszło. Dużo pytań ciężkich było z ruchu pieszych, bo to takie niby się na co dzień jeździ albo chodzi, ale tak się tego nie zna tych zasad, nie? A skąd przybyła młodzież tutaj na tą olimpiadę? No przybyła z naszych głównie szkół średnich, z Dobrego Miasta, z Biskupca, z Olsztynka. Z Biskupca również oprócz naszej szkoły przybyło katolickie liceum, czyli cztery zespoły. I one między sobą konkurowały, no i w tym roku się udało, że właśnie uczniowie zespołu szkół w Biskupcu, którego organem prowadzącym jest właśnie Starostwo Powiatowe w Olsztynie, wygrało i będzie nas reprezentować w kolejnym etapie wojewódzkim 1 marca właśnie Olimpiady z Obrony Cywilnej. Także będziemy mocno za nich trzymać kciuki. I które miejsce zamierzacie zająć? No oczywiście pierwsze.